What you doing? Oh, oh my God! What we eat today? Man. Whoa! Oh. Everything we eat today. Oh. Oh my God! What is this? Whoa! This is very cold. Very cold. Sleep now. Sleep, sleep, sleep. Oh my God! This is a crab. Oh my God, okay? Yeah. Okay. Ślimaków nie chcemy, krabów nie chcemy. Tego nie chcemy. O, wątróbkę jakąś byśmy mogli zjeść. Tu jest jakaś świńska coś, świńskie boczki. Bowl, make me papaya salad. Look at this, look at this. What? Three chili. Yeah, three. Oh, three chili. Oh my God, yeah, three chili. Okay? Yeah, three, okay. What is this? Okay. Sugar? Sugar. Sugar. Sugar and three chili. Papaya salad with three chili. Oh my God, it's very spicy. Sugar, sugar. Sugar. Yeah, sugar. Yeah, I like sugar. Like sugar. Yeah. So good. New one. Yeah, new one. What do you want? I like. Yeah. Yeah, I like. Yeah. Lemon. Lubimy limonki. Limonka. Yeah. Can you repeat? Limonka. Limonka. Yeah, limonka, limonka. This is pomidor. What? Pomidor. Pomidor. Yeah, pomidor. Wow. Pomidor. Tomato. What next? Oh, I like garlic. Garlic. You like? Yeah, I like garlic. Yeah. What papaya. Next? Yeah, papaya. Papaya. Yeah, I like papaya. Yeah. Wow. Good. Very good. Very good. I think this is the best. The best. The best one. You can? Yeah, I have to try. Oh, cool. Tajlandia to nigdy mnie nie przestanie zaskakiwać. Jest godzina 18.40 w niedzielę, a tu kurier przywiózł paczkę. O 18.40 w niedzielę? Wow, to jest właśnie Tajlandia. Sprawdzamy temperaturę wody w basenie, no bo ostatnio była brzydka pogoda i temperatura wody, myślałem, że coś spadła, ale niestety jeszcze nie. Jak były te upały, to woda w basenie miała tak minimum 35 stopni. Mierzyłem termometrem, także na dworze było 40. No i niestety wchodziło się do wody i nie za wiele dało się schłodzić. Dzisiaj znowu mamy piękne, czyste niebo i trzeba to wykorzystać, bo dzisiejszego dnia niestety musimy pożegnać się na chwilę z Tajlandią i wylecieć na aż 3 tygodnie. 3 tygodnie przerwy z Tajlandią. Będzie smutno. Będzie smutno, ale za to będą inne atrakcje. Ale nie, trzeba to przyznać. Woda ma na pewno z 2-3 stopnie mniej i jest troszkę chłodniejsza niż była jeszcze wtedy, kiedy były to takie mocne upały przed burzami i deszczami. Mogę powiedzieć, że taka temperatura wody jest idealna. Naprawdę jest idealna. Da się troszeczkę schłodzić. Troszeczkę, ale przynajmniej troszeczkę się da. Sprawdziliśmy temperaturę wody. I obecnie ma 32 stopnie, a miała 34-35. A więc jednak właśnie te 2-3 stopnie jest mniej na naszym super termometrze z motylka. W domu było 31, a w wodzie 32. Zobaczymy, ile jest na dworze. Co to była za bomba? Atomowa.
atomowa. Patrzcie na to. Temperatura w cieniu 29 stopni, a woda w basenie 32. Także taka ciekawostka. A pani gdzie się wybiera? Na słońce. Na słońce. Łapać promienie. Ale dzisiaj 29, to od razu lepiej no na dworze. Nie wiem, że czuję się jak na wakacjach, bo no. Od razu czuć, że jest inaczej. A nie jak w Tajlandii, na wakacjach w Europie. No. Tak, i tutaj mają raj w cieniu, w krzakach. Tutaj to jest taka dżungla. Działka chyba na sprzedaż, gdyby ktoś był zainteresowany. Tylko trzeba ją odhaszczyć, bo naprawdę tutaj zarosło już bardzo, bardzo, bardzo. I tu jest taka działka obok nas. Zagrodzona z każdej strony. I patrzcie się jak zarosła. Samo centrum tej dzielnicy i na środku taka działka, że nawet przejść się tam nie da. Patrzcie na to, wracam właśnie z apteki. Kupiłem 20 paczek pewnego preparatu. Tylko dlatego kupiłem go tutaj, wiozę go dla znajomych z Polski, bo tutaj w aptekach wszystko jest bez recepty. Dajcie mi proszę znać, co wy myślicie o tym, że na przykład w Polsce większość takich jakichś takich normalnych, takich troszkę mocniejszych może leków, tak, czy nie wiem jak je to określić, wszystko jest na receptę. Dlaczego w Tajlandii normalnie wszystkie leki, jakie tylko byśmy nie chcieli, naprawdę wszystkie, jesteśmy w stanie kupić bez recepty i to bez najmniejszego problemu i praktycznie wszystko jest w aptece. I teraz chciałem jeszcze kupić taki jeden lek, który jest no chyba widocznie mniej używany, mniej spotykany i jak najbardziej też mogłem go kupić, tylko po prostu był na zamówienie i akurat no jego nie było, tak? Ale większość leków, których w Polsce jest na receptę, tutaj też jest normalnie wszystko dostępne i jest to dostępne bez recepty. To mnie bardzo zastanawia, bardzo dziwi, dlaczego ktoś nie może sobie iść kupić leku do apteki, który ratuje mu życie, a alkohol, który go truje i zabija, czy papierosy, czy jakieś inne używki są normalnie dostępne i można je normalnie kupić. Także to mnie bardzo dziwi i zastanawia. Jedyny powód, jaki przychodzi mi do głowy, że nie są te leki dostępne, no to właśnie po to, żeby chyba tylko lekarz zarobił, no bo trzeba się umówić na wizytę, w sumie nie tylko chyba lekarz, no bo jest jeszcze powiedzmy jakaś pani recepcjonistka, która odbiera telefon, no to ona też w sumie zarobi, no i jeszcze tam jakieś inne osoby zarobią, ja stracę czas, paliwo, żeby się dostać do tego lekarza, właśnie czasu dużo, bo to trzeba się wystać w kolejkach i tak dalej, i tak dalej. I praktycznie tylko po to, żeby lekarz przepisał mi ten lek, no i trzeba tylko zapłacić za wizytę. No i to jest chyba jedyny powód, który przychodzi mi do głowy, i jaka jest po prostu różnica między tym, żeby sobie kupić bez recepty, a z receptą. Jeśli wam przychodzi coś innego do głowy, to bardzo was proszę podzielcie się w komentarzach, bo jestem ciekaw, jaka jest wasza opinia, dlaczego w Polsce są leki na receptę i czy to jest dobre i czy nie. Dajcie proszę znać. Jeszcze jeden temat, który chciałem poruszyć tutaj odnośnie akurat Tajlandii, co mi się nie podoba akurat w Tajlandii, między aptekami. No w Polsce pewnie też tak jest, ale nie wiem, czy aż tak bardzo, że to, co tutaj kupowałem, to w jednej aptece kosztowało w przeliczeniu na polskie złotówki 25 zł. No i to jest najtaniej, gdzie w ogóle widziałem tutaj w Tajlandii. A jak poszedłem do apteki tutaj u nas na dzielnicy, to ten sam lek kosztował 33 zł. 8 zł na jednej małej paczuszce różnicy na takiej niskiej wartości. Nie zdziwiłbym się, jakby było 8 zł różnicy, gdyby ten lek kosztował w jednej 548, a w innej 540. To okej, okay, no to te 8 zł naprawdę gdzieś by się tam zgubiło i można by było przymknąć na to oko. Ale jeśli w jednej aptece dana rzecz kosztuje 25, a w drugiej 33, i to jest 8 zł na tak małych wartości, to powiem wam, że no ciekawa rzecz. Mi się wydaje, że chyba w Polsce aż tak wielkich różnic nie ma między jedną apteką a drugą, która znajduje się, no nie wiem, 2 km dalej. Ale to żebyście wiedzieli, że jak jesteście w Tajlandii i potrzebujecie jakieś leki, to czasami jak macie na to czas i takie możliwości, to taka dobra rada jest dla was, żeby gdzieś pochodzić, porozglądać się, bo możecie ten lek gdzieś indziej na przykład znaleźć dużo taniej albo dużo drożej, zależy gdzie tam trafiliście. No bo wiadomo, jak się idzie po coś raz i jest tam 5 zł różnicy czy 4 zł i dobra, to można machnąć ręką. Ale jeśli coś bierze się regularnie, jakieś tabletki i one na 25 zł jest taka duża różnica, 8 zł, to wiedzcie, że w Tajlandii w aptekach mogą być różne ceny tego samego preparatu. Także taka ciekawostka, jeśli chodzi o apteki tutaj na Pratam Nag, przynajmniej gdzie my mieszkamy w tej dzielnicy, to są właśnie najdroższe apteki, jakie tutaj widziałem. Rozkręciło się, było rano 29, teraz już jest znowu 33, także po kilku pochmurnych dniach znowu powróciła piękna, gorąca, upalna pogoda. Aż żal opuszczać